Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z mojego domostwa. Mamy okres okołoświąteczny, więc istnieje cień szansy, że jakaś część z Was szuka prezentu dla siebie albo dla bliskich. Jeżeli Wy albo Wasi bliscy jesteście właścicielami Tesli i chcielibyście ją doposażyć o jakieś drobne gadżety, to w dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić moje osobiste zestawienie elementów, które do Tesli warto dokupić. Moim układem odniesienia jest oczywiście Tesla Model Y, ale chyba wszystkie z elementów, które tutaj wspominamy, będą pasowały również do Tesli Model 3 i do X-a oraz S-a w wielu przypadkach również. Tak więc zapraszam na odcinek. Zanim opowiem o pierwszym akcesorium, to troszkę przywołam swoją historię, którą już w kilku innych filmach mogliście usłyszeć. Kiedy kupowaliśmy naszego Y, to moja żona była głosem rozsądku, ja byłem głosem serca, więc ja twardo uważałem, że powinniśmy kupić odmianę Performance. Będzie ładna, będzie na czarnych felgach. Najlepiej może, żeby jeszcze była w czerwonym kolorze. Żona wolała, żeby to był raczej szary long range, no bo felga będzie mniejsza, wyższy komfort jazdy, a wiadomo, że Y jest autem dość zwartym, więc no argument słuszny. Poza tym dużo większy jest też komfort jazdy przy krawężnikach, no bo nie musimy się tak panicznie obawiać, że zaraz zarysujemy felgę i będzie brzydko wyglądała. No a że małżeństwo to szuka kompromisu, ja chciałem czerwonego Performance'a, żona chciała szarego long range'a, to jeździmy szarym long range'em. Oczywiście żartuję, moja żona jest naprawdę super. I to właśnie moja żona dała zielone światło na akcesorium, jakim jest, uwaga, uwaga. Ta-da! Czarny kołpak, bo long range mają to do siebie, że mają kołpaki, a nie felgi. No chyba, że domówimy dwudziestki, ale jeżeli ich nie domówimy, no to będziemy mieli szare dziewiętnastki, które, umówmy się szczerze, najbardziej stylowo nie wyglądają. Zatem zdecydowałem się na coś takiego i to będzie nasza konfiguracja na lato. Jeżeli chodzi o kołpaki, to no sam mogę na pewno polecić AliExpress, no bo tam zakres cen waha się od 400 do 500 zł za naprawdę sensowne jakościowo kołpaki. Jest jeszcze jedna firma, która jest belgijska czy też francuska. Ma taką charakterystyczną zieloną stronę, którą może gdzieś Wam tutaj też pokażę. I oni też mają naprawdę fajne kołpaki, tylko że no droższe o tak 3 razy. Bo tam patrzyłem na taki jeden wzór, który mi się podobał, kosztował 1500 zł, te kosztowały chyba 450, no więc chłodno kalkulując wybrałem te. Tym konkretnym modelem i wzorem zaraził mnie jeden z użytkowników forum. Nie jestem pierwszą osobą, która się na zakup akurat tych kołpaków zdecydowała. Ja akurat decydowałem się na dekielki bez żadnego logo Tesli. Te przez brak logo wyglądają trochę jak kołpaki z Tesco, ale no to są kołpaki z AliExpress, a tam nikomu nie muszę udowadniać, że mam kołpaki oryginalne, kiedy Tesla ich wcale nie oferuje. Druga rzecz w tych chłopakach, którą trzeba zrobić, to z tyłu podkleić taką taśmę, która również jest w zestawie, z tegoż tytułu, że one są troszkę większe od oryginalnych chłopaków. Oryginalne chłopaki Tesli mają to do siebie, że one się kończą no mniej więcej nawet troszeczkę przed rantem felgi, a te chłopaki troszkę nachodzą na oponę, więc tasiemką musimy sobie owinąć dookoła chłopaka, aby tej naszej opony w żadnym tam stopniu nawet estetycznym nie uszkadzać. I to jest pierwsze akcesorium, które jednak znacząco wpływa na wygląd samochodu, więc ja je gorąco mogę zarekomendować. Jeżeli kupujecie Tesle i podobnie jak my posłuchacie głosu rozsądku, kupicie long range'a, to na pewno jest zakup warty rozważenia. Jak będą wyglądały na naszym aucie, no to już się postaram Wam pokazać niedługo, no bo mamy zimę, śnieg, więc jeszcze się wstrzymujemy z założeniem na auto. Drugie akcesorium będzie w podobnym budżecie. To jest akcesorium, które jest kierowane dla ludzi, którzy lubią Teslą kamperować. I podobnie jak my szybko zauważam, że brak roletek w tylnych szybach w Tesli Model Y może być trochę irytujący. I to akcesorium to są pokrowce na szyby. To również jest akcesorium z AliExpress. Ja akurat zdecydowałem się na komplet, czyli mamy nawet takie małe trójkąciki, które powinny być w szybkach za tylnymi drzwiami. No i potem mamy już większy kaliber. To jest... Czekajcie. Widać mnie tu? To jest, z tego co kojarzę, przednia szyba. No i na każdą inną szybę również mamy coś takiego. Co mi się w tym podoba, że no, mamy po prostu materiał, który wewnątrz ma ramę, która jest taka troszkę elastyczna. I jak widzimy, możemy sobie to ładnie zapakować. Rama jest elastyczna, więc to działa na wcisk, czyli po prostu no musimy trochę, wiecie, pomanipulować tym, żeby wsadzić to w przestrzeń pomiędzy szybą a krawędzią drzwi. I ona będzie się trzymała. No jedna wada jest taka, że tak długo jak nie będziemy otwierali tylnych drzwi. Kiedy drzwi otwieramy, no to siłą rzeczy Tesla ma drzwi bezramkowe, tak więc to wtedy odpada.
ale stwierdziłem, że nie jest to jakiś duży problem, kiedy zakładamy takie rolety, no to już chcemy spać, raczej z auta nie chcemy wychodzić, a my i tak autem wychodzimy bagażnikiem, kiedy w nim kamperujemy, więc duży problem dla nas to nie jest, ale warto mieć to na uwadze. I zauważyłem, że opinie są różne, to znaczy nie każdy ma idealnie taki sam rozmiar, przez co u niektórych elegancko to wchodzi w te przestrzenie i się trzyma, ale widziałem też w opiniach kilka komentarzy, że ktoś to wkładał i to po prostu wypadało, no bo różnica po prostu w wielkości była zbyt mała, żeby swobodnie mogło się to trzymać. Tak więc jest to obarczone jakimś tam ryzykiem, ale przynajmniej z tego, co sprawdzałem w garażu, nasze jakieś tak w miarę wydają się pasować. No i jak chcemy ją zwinąć, chwytamy po dwóch końcach, robimy tak, tak i tak. Chyba się udało, nie? Placek płaski, można go teraz schować na przykład do takiego futrału, który nam też producent dostarczył. To jest akcesorium, które już niedługo może uda mi się pokazać przy okazji naszej najbliższej wyprawy. I wtedy będę mógł z żoną stwierdzić, czy faktycznie wyjeżdżając autem z garażu, gdzie mamy jednak inne temperatury szyby, sprawdzimy to w boju już wkrótce, już niedługo, ale pierwsze wrażenia są pozytywne. Tak więc drugie akcesorium, osłony na szyby. Trzecie akcesorium będzie dużo mniejsze i ono bezpośrednio bierze się z wady Tesli Model Y, jaką jest brak haczyków na reklamówki. Tutaj budżet jest różny, ale wydaje mi się, że nie warto przepłacać, bo miałem okazję zobaczyć droższe rozwiązania i wcale nie wydaje mi się, żeby one były wyraźnie lepsze. Niektórzy, zauważyłem na forum, korzystają z drukarek 3D, żeby sobie takie maleństwo stworzyć. I to też jest jakiś pomysł. Niemniej ja poszedłem po pomoc do Chińczyków i na AliExpress zamówiłem takie otóż maleństwo. To jest haczyk, który umieszcza się przy lewej burcie. Tam mamy dwa przyciski odkładzenia tylnej kanapy. No i po prostu wciskamy to w przestrzenie. Na szczęście z przycisków dalej możemy korzystać. I względnie to się trzyma. Jak na fakt, że to kosztowało może 20 zł, no to też nie ma co oczekiwać cudów i ja wcale cudów od tego nie oczekiwałem. W Tesli mamy co prawda taką gigantyczną studnię pod podłogą bagażnika, ale nie zawsze korzystanie z niej jest wygodne. Nie zawsze chce się nam tą podłogę podnosić, żeby tam coś włożyć. Zresztą jak ja jeżdżę na zakupy, to staram się, aby one były większe. No to część moich zakupów faktycznie ląduje pod podłogą, ale jakaś część musi być u góry. A że nie ma żadnej przegródki, no to przy pierwszym lepszym zakręcie ochoczo sobie zakupy wędrują po całej przestrzeni bagażowej. Haczyk warty rozważenia. Propozycji jest wiele, ale jak chcecie kupić Teslę, to powinniście na coś takiego się zdecydować. Tak więc trzecie akcesorium, haczyki, stosuję i polecam. EcoDriver. Akcesorium numer 4 mieszczą się w tym woreczku i tu zauważyłem, że opinie są różne. Niektórzy są zwolennikami, żeby coś takiego kupować, inni mówią, że to niepotrzebne i przepłacane i tak dalej. Mnie się to przydaje, zaraz powiem dlaczego. I tym akcesorium są krążki, jackpady tak zwane. Krążki gumowe do podnoszenia Tesli na lewarku. Ja akurat kupowałem krążki w worku, a nie w plecaku, więc mnie to kosztowało, nie wiem, około 40-50 zł. I tutaj, jak wspomniałem, opinie są różne, bo niektórzy mówią, że przyjechali z tym do wulkanizatora i powiedział im, panie, na co mnie to, ja mam swoje krążki, potrafię swój zawód wykonywać. Ale zauważyłem też, że są wulkanizatorzy, którzy widząc Teslę są przerażeni. No bo jednak, jeżeli w niewłaściwym miejscu podeprzemy samochód, no to możemy choćby wgnieść obudowę baterii, co by było bardzo kosztowne. Z trzeciej strony, ktoś nawet jak ma krążki, to może to spaprać. Z czwartej strony ja na przykład koła do samochodu zmieniam sobie sam i w tym roku już pierwszy raz sam to czyniłem, więc dla mnie to jest po prostu konieczność. Tesla jest dość ciężkim samochodem, masą własną przebija 2 tony, więc no ja czułem się spokojniejszy naprawdę korzystając z tych krążków, tym bardziej, że one są naprawdę fajnie wykonane. To jest guma, która jest naprawdę twarda i ona z powodzeniem sobie radzi z tą masą. Lewarek tutaj nawet na dole odcisnął swój znak, bo akurat na wszystkie 4 miejsca korzystałem z jednego jackpada. No i muszę powiedzieć, że naprawdę ma to ręce i nogi, tym bardziej, że to jest tak śmiesznie tanie. To jest naprawdę udany zakup. Nawet gdybym koła w aucie wymieniał u wulkanizatora, to chyba dla spokoju ducha bym to kupił. Najwyżej bym tego nie wykorzystał, no majątek to nie jest żaden. Lepiej mieć niż nie mieć, tak? Czwarte akcesorium, krążki do podnoszenia Tesli. I ostatnie akcesorium, które kupiłem i które dla kogoś może wydawać się śmieszne, a według mnie ma dużo sensu, to jest lejek. Lejek jakikolwiek najtańszy plastikowy z tego tytułu, że pod maską Tesli mamy bardzo dużo zabudowanych plastikowych powierzchni i korek wlewu płynu do spryskiwaczy znajduje się właśnie na jednej takiej plastikowej gigantycznej połaci pod koniec jej z prawej strony i chyba wynika to z tego, że tak wszystko tam jest zabudowane, nie ma za bardzo gdzie wsadzić tego baniaka z płynem do spryskiwaczy, no i kończy się to tym, że dość
łatwo porozlewać płyn do spryskiwaczy na te piękne plastikowe przestrzenie. Potem jak ten płyn wyparuje, no to się robią takie nieładne plamy, więc po co sobie utrudniać życie, można kupić lejek. W samochodach spalinowych jakoś nie mam tego problemu, no bo tam zawsze jest jakaś dziura między chłodnicą a silnikiem, gdzie można ten baniak trochę wsadzić, trochę wcisnąć. No i nawet jeżeli coś się trochę rozleje, to gdzieś się tam spłynie w dół, no bo nie ma tam żadnych za bardzo plastikowych obudów. No w Tesli wygląda to troszkę inaczej, tak więc lejek. I teraz przejdziemy do akcesoriów, których ja albo nie mam, albo jestem w trakcie kupowania, a które warto mieć na uwadze. I tutaj zaczniemy od akcesorium numer 5, czyli od materaca. Jeżeli chcecie Teslę wykorzystywać jako kampera, Y do tego sprawdza się fenomenalnie, no to w jakiś materac warto się zaopatrzyć. I tutaj rozstrzał jest naprawdę niesamowity i głównie to jest powodem, dla którego jeszcze się na żadnym nie zdecydowaliśmy. Cenowo można znaleźć coś za 200 zł i można równie dobrze znaleźć coś po prostu szyte pod miarę bagażnika Y za 1500 zł. Materace są dmuchane, są gąbczaste, więc na ten moment dalej korzystamy z materacy, które gdzieś tam znaleźliśmy w garażu piwnicy. Póki co nam to wystarcza i cały czas powtarzamy, że musimy kupić w końcu materac, ale nadal nie wiemy, na co się zdecydować. I to w sumie pytanie do widzów, bo możliwe, że ktoś z Was ma Tesla i ma materac i może mi coś doradzić. Bo ja widzę, że ile ludzi, tyle opinii. No i spodziewam się, że w komentarzach też jak się może to skończyć, ale któż wie, może akurat któryś z komentarzy mnie natchnie i w końcu zdecydujemy się na coś, co będzie wygodne. Bo na tym mi chyba najbardziej to zależy, żeby tam się dało fajnie, wygodnie spać. A niektóre materace mają to do siebie, że nie są zbyt wysokie, przez co osoby o bardziej kościstych udach, przynajmniej ja mam z tym problem, mają niewygodę podczas spania na boczku. Więc myślę, czy nie kupić materaca, który by był wyższy, który by był może nawet z gąbki, a nie dmuchany, ale też no właśnie nie jestem przekonany. Tak więc akcesorium, które warto do Tesli kupić, to jest materac, ale jaki konkretny, no to ja Wam nie powiem. Możliwe, że w komentarzach znajdziecie odpowiedź. Kolejne akcesorium, którego nie mam i akurat nie chcę go kupić, ale zauważyłem, że cieszy się sporym zainteresowaniem, to jest Sexy Buttons. Sexy Buttons występują w dwóch odmianach. Pierwsza to są cztery przyciski, które możemy umieścić na przykład nad schowkiem pod ładowarką indukcyjną. Jest jeszcze druga odmiana, która mi się podoba troszkę bardziej, mnie trochę bardziej przekonuje, to jest Sexy Nap. I to jest takie pokrętło z czterema przyciskami dookoła. To się umieszcza w schowku centralnym na wysokości roletki, więc roletka troszkę wcześniej się zatrzymuje, bo pod nią mamy mieć ten panel z pokrętłem. I to mi się wydaje naprawdę bardzo ciekawe, przynajmniej bardziej estetyczne niż te cztery przyciski. No i za pomocą tego panelu możemy sobie na przykład sterować wycieraczkami i wyłączyć je na autopilocie. Albo możemy zmieniać działanie klimatyzacji, albo możemy wpływać na multimedia. Więc jest tam kilka opcji, które są, no jakby nie patrzeć, najbardziej kluczowe w samochodzie. I jeżeli ktoś ma lęk przed tabletami, przed tym, że w Tesli Model Y nie ma żadnego przycisku ani pokrętła, no to wydaje mi się to ciekawa opcja. Nas z żoną ten brak przycisków nie przeraża. My się nauczyliśmy dość sprawnie z tego ekranu i z komend głosowych korzystać. Ale jeżeli dla kogoś jest to bariera nie do przeskoczenia, no to warto wiedzieć, że coś takiego jest i na pewno może to tej osobie umilić korzystanie z Tesli. Jest jeszcze dużo akcesoriów, które są typowe dla aut spalinowych i których tutaj nie chciałbym wymieniać, no bo wiadomo, że możemy sobie kupić jakieś wycieraczki gumowe albo jakąś wykładzinę, czy to do bagażnika, czy to do przedniego bagażnika. Jedna rzecz, która według mnie jest warta uwagi i którą powiem szczerze trochę rozważam, to jest taka wkładka schoweczek do konsoli centralnej, bo schowek centralny jest bardzo głęboki. I teoretycznie można sobie tą głębokość wykorzystać bardziej efektywnie, przez to, że będziemy mieli wyższy poziom tej tacki. No ale z drugiej strony, jeżeli chcemy skorzystać z tych głębszych pokładów, no to musimy wyjąć tackę. Ja się zawsze z tego śmieję przy testach aut japońskich, że no to jest taki wyróżnik aut z Dalekiego Wschodu, wyjmowana tacka ze schowka. I trochę mnie to w nich irytuje, więc tu też mam takie trochę mieszane odczucia. Nie wiem, może kiedyś będę miał jakąś słabość, może stwierdzę, że a w sumie chciałbym zobaczyć, jak to wygląda i to kupię. No ale na razie też cały czas się sobą gryzę. Do akcesoriów możemy też zaliczyć różnego rodzaju przejściówki, ale tutaj też nie chciałbym ich przywoływać, bo jest już na kanale film, w którym dokładnie opisuję chyba wszystkie możliwe kombinacje, jakie możemy stworzyć z przejściówkami do Tesli. Tak więc jeżeli kogoś ciekawi możliwość ładowania trójfazowego albo bardziej efektywnego jednofazowego, no to link do tego filmu umieszczę w opisie, ale dzisiaj już tego przywoływać nie będę. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje zestawienie najbardziej użytecznych akcesoriów do Tesli. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy Wy macie jakąś swoją propozycję elementów, które do Tesli warto dokupić. Któż wie, może sam się na coś jeszcze zdecyduje. Tymczasem dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce. Natomiast osoby zainteresowane zakupem Tesli gorąco zachęcam do skorzystania z mojego linku polecającego, dzięki któremu otrzymacie dodatkowy rabat na auto, a ja punkty, które można wymienić na różne dodatki, które z chęcią zrecenzowałbym w swoich filmach.
Link polecający umieszczam w opisie.